Witam Państwa w telewizji i w internecie i zapraszam na kronikę. Na początek sprzeciw prezydenta Bronisława Komorowskiego wobec koncepcji kupna polskich kolei linowych przez Lasy Państwowe. Na spotkaniu w Niepołomicach z obchodzącymi swe święto leśnikami z całej Polski prezydent nazwał pomysł nonsensownym i dodał, że zamiast na koleje linowe 200 milionów złotych lepiej wydać na sadzenie lasów. Zobaczmy relacje reporterów kroniki. Bo to jest nonsens. Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. Leśnicy przyjechali do Niepołomic po prostu świętować. Tymczasem prezydent Bronisław Komorowski mówił o ekonomii i gospodarce. Życzę Państwu, żebyście pozostali administracją Lasów Państwowych i nie stali się administracją Lasów Państwowych i kolejek linowych. Bo przecież za chwilę się ktoś zjawi, kto będzie mówił, to niech Lasy Państwowe kupią sobie także na przykład przedsiębiorstwo LOT. Dodał, że 200 milionów złotych zamiast na zakup polskich kolei linowych lepiej przeznaczyć na sadzenie lasu. I by nie być gołosłownym, sam posadził w Puszczy Niepołomickiej kilka buków i dąb. Prosimy o oklaski. Do Niepołomic zjechali leśnicy z całej Polski na święto lasu. Od tego roku znów obchodzą je w dniu ustanowionym jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. 80 lat tradycji, dokładnie w 1933 roku również Dni Lasu rozpoczynaliśmy sadzeniem lasu z prezydentem. Także myślę, że bardzo sympatyczna tradycja. Miejsce nieprzypadkowe. Puszcza Niepołomicka zawsze była ważna dla całej polskiej braci łowieckiej, choć nie zawsze szczęśliwa. Tu wskutek wypadku na polowaniu ród Jagiellonów stracił ostatniego następcę tronu. To był koniec królewskiej dynastii. Ale to łowczy pierwszego z dynastii, Władysława Jagiełły, jest patronem nagrody w konkursie sygnalistów. Oruk z Bramira. Sygnaliści tym razem walczyli z wyjątkowo dużym zapałem. Specjalnie dla pana prezydenta. Bronisław Komorowski, sam zapalony myśliwy, po objęciu prezydenckiego urzędu o łowczej sygnalistyce nie zapomniał. Ten sygnał, rozładuj broń, po zakończeniu obławy, na mocy rozporządzenia nie może zostać pominięty podczas żadnego polowania. Dziś te sześć prostych dźwięków zagrała najmłodsza sygnalistka biorąca udział w uroczystości. Dla prezydenta więcej ci czułam. Na pytanie, czy słysząc takie dźwięki nie tęskni za polowaniem, Bronisław Komorowski odpowiedział wymijająco. Tęsknię za racjonalnością polityki państwa wobec lasów, także lasów Puszczy Niepołomickiej. Wojciech Chyla, Kronika.